Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z gry Pokémon Alpha Sapphire. Materiale jakże wyczekiwanym, ponieważ w końcu po 31 odcinkach, jeżeli dobrze liczę, jesteśmy w stanie zmierzyć się z czempionem, jedynym w swoim rodzaju czempionem. Oj, może to nie być prosta walka, ale mam nadzieję, że moje Pokémony podołają, choć typ stalowy jest wrednym typem i łatwo nie będzie. Tak więc... ludzie, trzymajcie kciuki! Jak wygląda sala? Wow, znaczy sala, właśnie te drzwi, jakie wielkie się otwierają. No ładnie się to prezentuje i to wielkie światło wydobywające się stamtąd. No nieźle. Idziemy powoli. Tak, to jest on! To jest Steven. Poznaliśmy go. Kiedyś nawet... widziałem w sumie, kiedyś walczył, prawda? Też była taka walka, gdzie on użył swojego Pokemona. No on jest silny. A teraz tutaj, w tym pokoju, czempiona będzie na pewno bardzo, bardzo silny. Witaj, Judy. Już się zmienia muzyczka. Miałem nadzieję, że kiedyś zobaczę cię pewnego dnia tutaj. Powiedz mi, jak tam twoja przygoda z twoimi Pokemonami? Jak się czułeś, kiedy spotykałeś tak wielu trenerów? Podróżowanie po bogatych terenach regionu Hoenn. Czy obudziło to coś w środku ciebie? Coś się w tobie przebudziło? Chcę, żebyś przyszedł tutaj z wszystkim tym, czego się nauczyłeś. Moje Pokémony i ja jesteśmy gotowe. Tak więc ludzie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie łapę w górę. Walczymy z czempionem. Let it begin. Niech się rozpocznie. Judy versus Steven, Pokémon League Champion. Ale to ładnie jest zaprezentowane. I ta jego odznaka czempiona, tak? Champion Steven. Wysyła Skarmorego, Pokémona, którego no niestety ziemnym ciosem nie zaatakuje, ale kto by się tym przejmował w momencie, kiedy mamy Eruption? Tylko że on może mieć Stardy. Taka prawda, Skarmory ma duże szanse na to. Aerial Ace, o kurde. Auć! Dość mocno mnie obił. Dość mocno. Ten Pokémon ma dobrą obronę, ale specjalna obrona średnia. Dobrze, że nie użyłem tamtego ataku. Wiedziałem, że będzie miał Stardy. To jest niestety... była taka możliwość. No i Full Restore, ale jeżeli wywali się z tych Full Restore'ów, tylko co gorsza, Stardy znowu zadziała. To jest wredna sprawa, dlatego podczas walk Wi-Fi nie powinno się używać przedmiotów leczących, bo takie Pokémony ze Stardy są dość wtedy wredne, mogłyby się okazać. Jeszcze jeden Full Restore? Nie! Rozrzuca Spikesy! Dobrze kombinuje, dobrze kombinuje. Steven to jednak nie byle kto. Kombinuje, jakby tu wygrać. Jakby tu spróbować mnie pokonać. A rozrzucenie choćby tych jednych spikesów może być dobrym pomysłem. Agron. Agron. Ma typ kamień i stal, dlatego Earth Power. Lepiej Earth Power niż Earthquake, bo ma dobrą obronę. Earthquake'a sam używa. O nie, błagam cię, Tyrek, musisz przetrwać. No nie wierzę, nie przetrwał. No to zaczynają się problemy. Straciłem głównego Pokemona, który miał tutaj walczyć. Który miał być tutaj najważniejszy. Dobra, Oricorio, posłuchaj mnie. Cała moc Surfa. To też będzie super efektywne. Oby zniszczyło Agrona. No nie wierzę, znowu Stardy. No tak, weź sobie wszystkie Pokemony ze Stardy. Stone Edge! Auć. Przeżyliśmy. Ale Stone Edge znowu. Nie ma kolejnych Full Restore'ów, czyżby już wyrzucił się z przedmiotów leczących? Czy może czeka tylko na odpowiedni moment? Załatwił mi jednego Pokemona. Ja już mu dwa. Awake 57 level, dobrze. Neo 59, fajnie, że wszystkie moje Pokemony rosną w siłę. Cradily. Przeklęty Cradily. Hurricane, ryzykujemy. Dobre, to jest mocniejsze od Surfa. Działa normalnie, bo ma ten typ. Jeszcze sprawiłem, że jest confused, więc świetnie. Oby tylko się uderzył. Oby się udało. Tak! Świetnie. Może nie będę ryzykować jeszcze raz. Dawaj Surfa. Hurricane może nie trafić, a ja teraz potrzebuję celności. Cradily jest groźny. No nie jest już out of contusion. I Ancient Power! Nie ma szans, żebyśmy to przeżyli. Nie mamy najmniejszych szans na to. Dobra. Co teraz? Co powinienem zrobić? Może... Tuk, wejdź ty po prostu ze swoim crunchem. Jesteś szybszy.
No, spikesy ranią. Nawet takie jedne spikesy. Dobrze, że nie rozrzucił ich za dużo. Trzeba sobie jakoś radzić. Dawaj, Cruncha. Full Restore, no nie wierzę, czyli jednak trzymał. Nie był taki głupi, żeby używać na Pokémonach, które są wolniejsze. No to jest jednak... To jest jednak champion. Nie byle kto. Auć, ale mało mu zrobiłem. Dobrze, że chociaż obniżyłem mu obronę. Tyle dobrego. W ten sposób kolejny Cruncha zabierze trochę więcej. Najlepiej to jeszcze raz byłoby mu osłabić obronę. Tak! Świetnie. Giga Drain. Trochę się podleczy, ale ma już tak osłabioną obronę, że to leczenie... Nic mu nie da, od kolejnego Cruncha musi paść. On ma 6 Pokémonów, trochę inaczej niż wszyscy Selitanie Czwórki, którzy mieli ich po 5. Kradili nie miał szans tego przetrwać, jeszcze kryt się trafił. No tuk bez litości. Bez litości tutaj na lidze. Armaldo. Bądź przeklęty, Armaldo. Dobra, może nie zmienię Pokémona. Będę liczyć na obniżenie mu obrony również. Armaldo ze swoimi robaczymi atakami będzie na pewno bardzo groźny. Ej, zabrałem mu połowę życia, ale X-Scissor, no nie możemy tego przetrwać. Ale Tuk, zrobiłeś swoje, naprawdę, zrobiłeś swoje. Już połowa mojego składu poległa. Połowy składu już nie ma. Awake, teraz ty. Teraz ty. Spikesy robią swoje, nie używajmy Mega Ewolucji. Dawaj Discharge'a. Mega Ewolucja zostanie jak coś to na Mega Sceptile'a. Dobra. Leży. Armaldo pokonany. Ile jeszcze? 2 Pokémony chyba. Claydol! No nie wierzę po prostu. Ma Pokémona ziemnego. To jest taki, wiecie, on jest teoretycznie czempionem, który chyba stosuje 2 typy. Steel i Rock, czyli stalowy i kamienny. No ale... Przecież Claydol jest psychiczno-ziemny. Jeszcze używa Reflecta. Nie wierzę. Zwiększa obronę całej drużynie. Oj, komplikuje mi to bardzo sprawę. Bardzo. Leaf Blade. Mega ewolucja. W końcu czas na to. Boję się, że jednak Steven... Steven zna się na Mega Ewolucji. To on był wtedy, kiedy odkryłem Mega Ewolucję. A chyba nie muszę mówić, jaki jest jego ostatni Pokémon. Najbardziej charakterystyczny dla niego Pokémon, który jeszcze przez Reflecta będzie potężniejszy. Wow! Kryt! Kryt neguje zupełnie Reflecty i tym podobne, dlatego zniszczyłem go. Jednym ciosem. Ale nadchodzi on, Metagross. Pokémon stalowo... psychiczny. No i jest! O masakra! Mega Metagross! Musiał go w końcu pokazać. Nie mogło być inaczej. Leaf Blade, rób tyle krzywdy, ile potrafisz. O, masakra jakaś. Meteor masz. No świetnie, jak jeszcze sobie podwyższy tym atakiem atak. No super. Właśnie jesteśmy... Właśnie mamy spore problemy. Bullet Punch ma cios priority. Ja mogę to przegrać. Ewidentnie mogę to przegrać. Metagross tak bardzo potężny. Masakra. Mam Earthquake'a, on nie ma żadnego Levitate'a. Cruncha też mam, ale lepszy już Earthquake, bo mocniejszy. Giga Impact. I ciekawe, ile to zabierze. Co? Nie wierzę w to aż. Zostało mi tylko Awake. Czy ja mam jakiegoś Max Revive'a? Czy ja mam cokolwiek, co może zrobić mu krzywdę? Ja nie wierzę, ja chyba to przegram. Nie wierzę w to po prostu. Mam zwykłe revive'y tylko. Nie, zaraz. Ja nie mam w ogóle revive'ów. Jak to się stało? Nie, zaraz, status restore. Dobra, już myślałem, że nie mam w ogóle revive'ów. I tak ja wziąłem, nie to, masakra. Ale kogo ja mam tak naprawdę revive'ować? Tyrka ma niższy level, a ten Pokémon ma podwyższony atak. Aha, musi przeładować po czymś takim. No świetnie, tyle dobrego. Jak tak dalej pójdzie, to może sobie poleczę część Pokémonów. Chociaż co mi to da? Co mi to da? Giga Impact znowu. No wiadomo, że musi przeładować, ale siła tego ataku, kiedy jeszcze zwiększył sobie Meteor Mashem atak, jest po prostu niewyobrażalna.
Rozumiem, że musi przeładować. Ja mam tylko jedną nadzieję. Tu trzeba nawalać z Eruption. Oczywiście, że przeładowuje. Nie wiem, niech się trafi kryt, niech się trafi cud. Padł! Nie wierzę. Gdybym nie zrewajwował swojego Pokemona, to byłby koniec. Ale on też używał przedmiotów leczących, więc... No, ta gra była do tej pory taka łatwa, aż przyszedł Steven. Oj, masakra, to zwiększenie ataku, ten Giga Impact. A więc champion został pokonany. No został, ale... Co tu się działo? Takich emocji jeszcze w Alpha Sapphire nie miałem. Jesteś naprawdę wyśmienitym trenerem. Gratulacje i dziękuję ci. O, tak, chciał się dowiedzieć, jak poznałem świat, jakie ideały odkryłem i tym podobne. Chciałem znaleźć odpowiedzi w naszej bitwie. No i chyba znalazł, co? Wow, Steven, przyznam ci, że jesteś dobrym trenerem. I naprawdę było ciężko. Tak, jestem teraz nowym... I nie powiedział tego, bo Mei sobie tu najlepiej wparowała. Słyszałem, że zostałeś czempionem. Znaczy, że podejmuje czempiona. No i jest już po walce. Sorry, Mei, ale nie obejrzałaś. Co, co? Judy, czy to możliwe? Czy to jest już koniec? Dokładnie, to jest już koniec. No, nawet profesor Birch. Dokładnie. Wszystko ze mną w porządku, dałem radę. Słyszałem, że pokonałeś swojego ojca w Petersburg, Jimie. Tak, teraz nawet zostałem czempionem, gratulacje. A dziękuję. Tak, teraz może nazywać mnie, chodź ze mną, czempionie. Mei, stój tutaj, ty nie masz prawa nigdzie wchodzić, wybacz. Ale tylko trener, który został czempionem, może tam pójść. Więc musisz zostać z profesorem. No nie, biedna Mei, ale żartuję, wszystko okej. Okay. Zasady to zasady, prawda? Juli, gratulacje, a to dziękuję, Mei. Wow, było nieźle. Zdecydowanie było nieźle i podołaliśmy, aż w to nie wierzę. Zapisywanie gry, świetnie. Tak, tutaj właśnie wszyscy czempioni odkładają swoje Pokemony, żeby zostały zarejestrowane. Te Pokemony, które pomogły mi zdobyć tytuł, pokonać Stevena, który naprawdę dysponował niesamowitą siłą. Ten Giga Impact zaskakujący. Hall of Fame. Oj, Tyrek. Tyrek miał najniższy level, a nie spodziewałem się, że to dzięki niemu pokonam Stevena. Gdyby nie jego Eruption, gdybym nie nauczył go Eruption, to prawdopodobnie nigdy nie wygrał. Ale patrzcie, to wszyscy Lavok, Tuk, Awake, Oricor jako Pelipper. No i oczywiście mój starter, Neo, który towarzyszył mi od pierwszego materiału. Gratulacje zostania czempionem Ligi Pokémon. Świetne uczucie, naprawdę. Szczególnie, że to nie była prosta walka. To był naprawdę ciężki pojedynek, który jednak ostatecznie wygraliśmy. Udało się, ludzie. Udało się. Co się dzieje? Jesteśmy dalej tutaj w lidze, prawda? I co teraz? Ta muzyczka taka spokojna. O! Mei nadal na nas czeka. Normalnie... Love story nam się szykuje. Witaj z powrotem, Judy. No, witaj, Mei. Czy... Od zawsze czekała na mnie, wow. Razem przemierzyliśmy tę podróż, prawda? Mei, jaka kurde słodka. Wracajmy do domu, wracajmy do Little Root Town. Wracajmy, Mei. Wow. No to jest już ewidentne love story. No i tak oto wracamy do pierwszego miasta, gdzie to wszystko się zaczęło. Tam, gdzie zaczęła się cała ta przygoda z bycia trenerem. No i teraz będą lecieć oczywiście napisy. Ej, czy my jechaliśmy razem na rowerze, czy mi się zdawało? Nie, osobny rower. Już myślałem, że z nią jechałem. Tak więc, oczywiście to nie jest koniec serii. Wiadomo, lecą napisy końcowe, ale koniec serii to nie jest. Przyznam szczerze, że Pokémon Alpha Sapphire jest fajnym remake'iem gier z trzeciej generacji. Odnowionej generacji trzeciej. I przyjemnie grało mi się. Aczkolwiek jest jeden ogromny błąd tej gry. Otóż taki, że ta gra jest bardzo prosta. Może inaczej, jest bardzo prosta do momentu Ligi Pokémon.
Gdybym ja nie trenował Pokémonów na ligę jeszcze sobie odpowiednio na ponad 50 levele, to nie dałbym rady. Ale naprawdę, przez większość gry, szczególnie kiedy mamy jeszcze włączony właśnie ten AXP Share, to strasznie łatwo idzie. Ale może to działa tylko i wyłącznie w przypadku kogoś takiego jak ja, kto w Pokémony gra już od wielu, wielu, wielu lat. No i przez to tak mi się to wydaje. Nie zapomnijmy jednak o tym, że Pokémony są w dzisiejszych czasach tworzone też dla nowych odbiorców. To nie jest tak, że gry tworzy się dla starych wyjadaczy, którzy już znają wszystkie generacje. Twórcy myślą o takich, co graczach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, dla których Alpha Sapphire albo Omega Ruby będą pierwszymi grami Pokémon w życiu. I po prostu ten poziom uznali, że musi być niższy, żeby sobie jakoś sobie radzili z tym wszystkim. Żeby nie było, wiecie, za trudno dla nich. To sprawia, że może rzeczywiście nowi gracze mają większą satysfakcję z przechodzenia tej gry. No ale jednak na przykład ludzie tacy jak ja, no już tak tego bardzo nie docenią. Chociaż, dobra, skupiłem się na razie na tym minusie. Kończę serię, a mówię o minusie, chociaż mówię, że seria mi się podoba, bo ogólnie przyznam, że seria jest bardzo fajna. Oczywiście przez większość tutaj cały czas gry walczymy z Pokémonami do trzeciej geny. Oczywiście jest tutaj odblokowane, będą aż Pokémony do generacji szóstej. Czyli jeżeli teraz już przejdziemy, właśnie będziemy przechodzić postgame, to zgaduję, że częściej będą pojawiać się Pokémony z Sinnoh, z Unova. No wiecie, o co chodzi. No i oczywiście też z szóstego regionu, Kalos. W ogóle to ten... Nie, tak jakoś dziwnie wyglądał ten Loudred, tak mówię. Czy on ma jakby jakieś dwa pyski, ale to tylko tak mi się wydawało po prostu. Teraz fajnie jest to pokazane, fajne są te napisy końcowe. Cieszę się, że zostawiłem je. Pokazane są wszystkie, wiecie, lokacje, które odwiedziliśmy po kolei. Chyba również Pokémony, którymi ja dysponowałem w danym momencie. Nie, fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Trzeba przyznać. No mówię, napisy końcowe lecą, oczywiście nie będzie to koniec serii, ponieważ jeszcze jest postgame. Postgame, nie wiem jak wygląda. Nigdy nie grałem wcześniej w Alpha Sapphire'y. Pewnie jakiś znowu fabularny, podobnie jak to było w innych częściach. Coś się będzie działo, zobaczymy, tak więc zostańcie ze mną wciąż na tym kanale, bo to nie koniec tej serii. Oprócz tego oczywiście łapanie legend. Nawet te łapanie legend to wolałbym zrobić wcześniej, a później dopiero zająć się właśnie postgame'em, na którym byśmy zakończyli grę. No jest jeszcze możliwość przechodzenia ligi. Liga jest na wyższych levelach, jak mówię, są to levele chyba od 70 w górę, więc no najlepiej to w trakcie postgame'u byłoby jeszcze trochę potrenować, żeby Pokémony stały się silniejsze, bo skoro teraz ledwie dałem radę Stevenowi, to jeżeli jego Pokémony będą mieć 20 leveli więcej, bo jego pewnie będą gdzieś pod 80 level, będzie po prostu mi ciężko. Już tutaj mamy szóstą odznakę, czyli latającą, kiedy to miała właśnie Altarię. Fajne jest, mówię, bardzo fajnie przedstawione są te napisy. Może w takich mogłyby być teoretycznie cieplejszych kolorach, ale to jest specjalnie, jak wiecie, właśnie w takim klimacie trochę innym chcą to utrzymać. Tak więc, no mówię, a dla tych, co jeszcze czekają i myślą, ej, co będzie po Pokémon Alpha Sapphire, to ta seria dopiero zostanie zastąpiona pod koniec listopada, kiedy wyjdą Ultrasany. Ultrasany chcę przechodzić, była na moim fanpage'u na Facebooku ankieta w formie głosowania na to, czy chcecie Ultrasany, czy Ultramuny. Stwierdziliście, że jednak Ultrasany, ponieważ, no jednak jakby nie patrzeć, Luna, ale już posiadam po przejściu serii właśnie z Moon, to teraz przydałaby się seria właśnie, żeby zdobyć Solgaleo. Ja nie mogę doczekać się tej serii, naprawdę. No ale pewnie są też niektórzy, którzy zastanawiają się, ej, a którą tak naprawdę serię polecasz? Jeżeli powiem wam, że grałem w trzy serie na razie na 3DS-ie, czyli oczywiście w Pokémon Moon, w Pokémon X, no i w Pokémon Alpha Sapphire. Jak chodzi o fabułę, wydaje mi się, że Pokémon X wymiata. Naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to naprawdę Moony, ale to chyba po prostu ze względu na klimat. Ja lubię taki hawajski klimat, bardzo mi się podobał. Jakoś tak dobrze go wspominam, te wyspy, te wyzwania, ale to może po prostu dlatego, że była też to moja pierwsza seria z 3DS-a.
No, przede wszystkim to poleciłbym wam, żebyście sami przekonali się na własnej skórze, która seria jest najlepsza, ponieważ Pokémony naprawdę uważam za dobre gry, które wypadałoby przejść. O mój, to dobry, to jest dobre, kurde, Steven ze swoim Mega Metagrossem, ja ze swoim Camraptem. Dopiero niestety w tej wersji kamień do Mega Ewolucji Camrapta dostaje się w postgame, czyli już wkrótce go zdobędę. Szkoda, że go nie miałem w trakcie walki ze Stevenem. Już bym w ogóle wymiatał. Jeszcze są napisy. Jeszcze nie wróciliśmy do pierwszego naszego miasteczka. Na razie przejeżdżamy przez jakieś duże miasto. Ładnie, ładnie to wszystko się prezentuje. Czy to jest już koniec napisów? Nie, jeszcze. I tak wiecie, tak mylą ludzi, tak niby wszystko znika, niby już nic nie ma. I to spojrzenie w gwiazdy. Fajnym smaczkiem byłoby, gdyby nagle na przykład taki z tych gwiazd wyszedł Dioxys. O! To byłoby fajne. Ciekawe właśnie, czy Dioxysa będę mógł złapać tak sobie normalnie, czy będzie gdzieś w jakiejś lokacji. Dobrze by było, ale to wszystko zobaczymy już wkrótce. Skończyły się napisy. I co teraz? Jesteśmy już w Little Root? Tak, chyba jesteśmy. I jest May. O, jesteśmy znowu na drodze 103. To tutaj walczyliśmy kiedyś, to było to jeziorko, na które ona się patrzyła, pamiętam. Tu pierwszy raz walczyliśmy, czyż nie? No tak, pamiętam to. Pamiętam naszą pierwszą walkę. Czy mógłbyś coś zrobić dla mnie? Wow. Co takiego? Zawalczmy raz jeszcze. Wow. Naprawdę? Serio? Teraz? Ej, May, zaskoczyłaś mnie trochę. Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego o... Tak, o sobie. Ona chce odkryć sama siebie. Ale czy będzie ta walka? Tak! Nie wierzę! Po napisach końcowych jest walka! No to jestem w szoku. No to właśnie oficjalnie stwierdzam, że jestem w szoku. Nie spodziewałem się po prostu tego. No ma słabsze Pokémony ode mnie. Ciężko mi wierzyć, żeby poradziła sobie. Ej, serio, nie spodziewałem się. Nikt mi nie mówił o tej walce, a przynajmniej nikt mi nie mówił, jak nagrywam te odcinki. Może w trakcie ktoś potem pisał, ale ja tego nie widziałem. Wow, no ciekawie. Wailord. Ojejku, Wailord, powiadacie. A to nie. To podziękuję jednak. Awake, wchodzisz. No ciekawe, ej, naprawdę, tego się nie spodziewałem. Zgaduję, że niewiele osób tutaj dotarło. Jeżeli dotarliście do tego momentu i widzicie tę walkę, to napiszcie. Ciekaw jestem, kto wytrzymał tyle czasu. No, kto z was? Naprawdę, to będzie bardzo ciekawe dla mnie. Spróbuj Thundera. Trafiasz Thunderem, świetnie. Nie ma szans, żeby ten Pokémon przetrwał ten atak. Ma za słabą specjalną obronę. Świetnie. Ale jestem naprawdę w małym szoku, że tu wciąż jest walka. Brillum. No, Brillumowi to za dużo nie zrobię. Najlepiej będzie dać Oricorio. Chociaż dostaje normalnie, to jednak jego ciosy latające są dobre. Nawet może nie będę specjalnie Hurricane'a używać. Może wystarczy ten Air Slash. Rock Tomb! O ty! Jakby spodziewała się. Jeszcze zmniejsza mi speeda. Kurde, niedobrze. Dobra, dawaj Erkatera. Jestem szybszy mimo wszystko, mimo zmniejszenia speeda. Ten Brillum chyba do najszybszych nie należy. Świetnie, trzeci Pokémon May pokonany. Raichu teraz. O! A dobra, już nie zmieniajmy. Już nie panikujmy. Thunderbolt jest szybszy. A no tak, no przecież obniżony speed. Już mówię, może wyprzedzać, aż obiję. No średnio to był pomysł, trzeba było zmieniać. No ale May rozwaliła mi jednego Pokémona. Ale nie, żebym dawał jej fory czy coś. Nigdy. No ma po prostu... Steven miał o 10 leveli wyższe te levele, więc no ciężko tutaj, żeby się mierzyła. Light screen. Dobrze, że użyłem fizycznego ataku, a nie specjalnego. Okej, czwarty Pokémon zaraz polegnie. No nie ma prawa tego przetrwać. Świetnie. Raichu pokonany. Podoba mi się. Blaziken. Ej, ja w ogóle za te walki nie dostaję expa, czy mi się wydaje? No chyba nie. Chyba właśnie żadnego expa. To jest już jej ostatni Pokémon i mega! Mega Blaziken. Dobra. Czy Mega Blaziken na pewno będzie szybszy? Brick Break. Ale taki atak no nie powinien pozbawić Tyrka całego życia. A Earthquake? To i owszem.
pokonany. Mega Blaziken pokonany. Mei pokonana. Dzięki wielkie za tę walkę. Co to jest? Co to za gesty? Nic nie mówi. Ale przytakuje, okej. Dziękuję, Judy. Jesteś prawdziwym czempionem. Dzięki, Mei, za takie słowa. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Spotkanie tak wielu różnych ludzi. I tylu Pokemonów interesujących. To jest naprawdę... To było naprawdę, naprawdę śmieszne. Takie wiecie, że szczęśliwe, wesołe. Ach. Judy, popatrz tam. O, deszcz spadających gwiazd. Pokémon Alpha Sapphire. No to teraz już chyba mogę oficjalnie powiedzieć, że zakończyło się. Że to jest już chyba koniec. Wow, no nieźle. Koniec, koniec serii. To tak nie do końca. Teoretycznie gra się tu kończy, ale seria jeszcze nie. Dajcie znać również w komentarzach, kto z Was zamierza zostać do końca. The end! Tak więc ludzie, żeby nie przedłużać, łapkujcie i widzimy się w kolejnym materiale. To tyle na dziś. Do kolejnego. Cześć!